Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku przygotowań do burzy śnieżnej. Idzie naprawdę jak po grudzie. Nie radzę sobie ze wszystkim. Nasze kampanie nie wyruszają. I ja jestem przerażony, słuchajcie. Jestem naprawdę przerażony, co to będzie. Na szczęście jakoś... radzimy sobie jakoś z... zapasami, niektórymi. Jedynie się produkuje, ale nie wiem, czy mi się uda aż tyle zrobić. W wolnej chwili robię zapasy, tak? To nam trochę zwiększa ilość. Mamy jeszcze 3 dni, no jest szansa, w sumie 2 dni, że się uda. Zobaczymy. Kuchnie pracują na 2-4 godziny. A niektóre będą zaraz, jak ja tylko je znajdę. Muszę znaleźć właśnie kuchnie wszystkie i tam zwiększyć tą pracę. Kuchnia. Jest na 2-4, to była pierwsza. Druga kuchnia. Zmiana awaryjna. Niezadowolenie rośnie, ale ja nie mam wyboru. Muszę uzbierać 2000 żarcia, więc sorry. Sorry, Gregory. Następne. Proszę bardzo. Nie wiem, czy to wszystkie, ale jeszcze zwiększymy dzięki temu produkcję żywności. Węgiel jest ok, to mnie najbardziej martwi. Trudno, że żyje, nie żyje, no tak ludzie nie żyją czasem. Dokładnie, nasi strażnicy wiary muszą zagrzewać do pracy. Jak mi się zbudują składy, no nie mam w ogóle lecznic, to jest tragedia, ale co ja mam zrobić? Bo jakiś zbieracz ja zrobiłem? O Boże. Nie to chciałem zrobić. Chciałem zrobić te składy zasobów. A nie bajaki zbieraczy. Już. Masa ludzi mi choruje, ale ja nie mam wyboru. Nawet nie mam kim obsadzić. Żywność poproszę. Nie żywność. Boże, Boże, rację. Przepraszam was na chwileczkę, zaraz do was. Już wracam, kochani, musiałem, telefon dzwonił, musiałem odebrać. Przepraszam, żywność. Żywność, żywność, żywność. Co tu jeszcze mogę? Nie, wy musicie zostać rozwiązani. Muszę wycofać te bazy terenowe, tak? Rozbierz. Rozbierz. I oni muszą wrócić do domku, tak mi się wydaje. Czy teraz wrócą? Wróć. Wróć. Okej, to jest ciężkie. Te przygotowania. Wszystko, Boże, co tu się dzieje? Jestem absolutnie przerażony tą sytuacją. Zobaczcie, jakie to jest niezadowolenie, ale muszę robić te racje, no. Wybaczcie mi. Jeszcze by się przydało zrobić 300, czyli teraz mam na ile zapas? 1900 około, tak? Dziewięćset,
dwie jeszcze chyba, tak? Boże, powiedzmy, że dwie. Żywność, zasoby. Nie mogę, nie mam tego stali. A co ja mogę z wami zrobić? Bo oni przecież wrócili do miasta, oni są w mieście. Tutaj trzeba dodać trochę ludów, naszych kochanych. I trzeba działać, słuchajcie. Węgiel troszkę rośnie, to też jest spoko. Walka o zapasy, no słuchajcie, no co ja poradzę? Prekreacje żywnościowe. I działamy, i działamy. Gdzie co, mogę trochę to zwiększyć. Jeszcze przed tym ogrzać, jeszcze przed. Nie mogę za bardzo poszaleć, ale no, możemy go jeszcze przeciążyć. To nam nie zmienia tutaj dziwnych różnych rzeczy. Kaj jest balon. Rozwiąż. To znaczy, wycofałem tych ludzi pięknie. Kurde. Jeszcze zimniej się robi. Nie macie w ogóle litości dla mnie. To wszystko przez tą burzę przeklętą. Tysiąc? No, zbieram tyle. Tysiąca drewna. W ile dni? Nie, no nie mam szans. No to trudno. Nie mam takich magazynów. Dlaczego zamknięty? Włączaj się. Przypadkiem zamknąłem węzeł grzewczy. Zajebisty jestem. Ciebie też muszę, przyjacielu, w takim razie, tak? Wejść i rozwiązać. To było tutaj? Nie, czyli to drugie. Które jest tutaj? Rozwiąż. Drugi. Jeszcze nie ma rozwiąż. A, bo on jeszcze nie dotarł. Dobra. Okej. Okay. Jak stoimy z węglem? Bo ja włączyłem jeden więcej generator i to jest po prostu piękne. O Jezus, muszę coś powyłączać. Bo mi węgla nie starczy.
Matko Boska Częstochowska. Pyk, 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 pyk. No to musi być włączone, będzie produkował. Nie wiem, czy to pomogło coś. Pokażcie. Nie, nadal minimalnie. Jest coś jeszcze, muszę jedną rzecz wyłączyć. Co mogę wyłączyć? Skupmy się. Skupmy się jeszcze raz. Co możemy wyłączyć? Nie, nie będzie pracować. Nie możemy. Nie mam bladego pojęcia, co wyłączyć. Mod węglowy. Ten barak do drewna. Co to jest? Kuchnia polowa. Mod węglowy, lecznicę. Lecznicę wyłączmy, no trudno. Jak stoimy z węglem? Jeszcze za mało. Mój Boże. Cofnijmy to. Spójmy jeszcze jeden mod węglowy zbudować. No nie widzę innego powodu, innej możliwości. Dawajcie. Mod węglowy. Dawaj. Ach, i nie mamy tych. Trzeba by to zbudować. Ile mamy jeszcze tutaj czasu? Jeden dzień. Boże. Żywność. Żywność, żywność. Hangar myśliwych. Dawajcie drogę. Czas mi się kończy. Wszystkie oddziały. Opracuj zwiększenie generatora 3. Kaj to jest. Zwiększenie mocy generatora 3. O nie. Proszę, potrzebuję 80. Błyskawicznie. Nie wiem, czy to się uda zrobić. Bez jajców. Jestem przerażony. Nie ma drewna. No genialnie. Rozbierz. Trzeba zbudować tartak nowy. Dawaj drogę do tartaku. Którego postawiłem tutaj. Co tam się stało? Pilna, otworzę dom uzdrowień. Dobra, to jest do zrobienia. Takie te to jest pikuś. I to muszę zrobić. Nie wiem, czy się uda. Naprawdę nie wiem. Ale jesteśmy dobrej myśli, słuchajcie. Jedzenie jest prawie zrobione. Jeden dzień. Generator jest przeciążony. Wyłączmy to.
dom uzdrowień gotowy. Zbierać te hałdy, słuchajcie. Nie ma wyjścia. Zbierać hałdy, wybierać rzeczy. I tutaj pyk. Wszyscy ludzie. Ale po prostu dramat. Nie udało nam się tylko żarciem. Ale to chyba nie jest wielki ten, wielki problem w tym momencie. Ludzie umierają, no kurczę, no ale nie mogę tak przeciążać regeneratora. No chyba, że muszę, tak? To włączmy to. Jak stoimy z węglem? Patrzcie, no coś muszę wyłączyć. Tak, tak. Czy ja wbudowałem jeszcze? Nie, wbudowałem w końcu jeszcze jednego. Czy ja wbudowałem jeszcze jeden mod węglowy? Chyba nie w końcu. Zasoby. Nie mam gdzie postawić. Nie wiem, kto będzie w nim pracował, bo nie mam ludzi, ale dobra, jest jak jest. W razie czego możemy przecież fabrykę wyłączyć, prawda? I potem gdzieś ją wrzucimy tutaj. ...76 na minusie. Jak żyć w taką pogodę? To mnie zabije po prostu. Patrzcie, jak jedzenie spada. Dlaczego to jedzenie spada? Aha, bo to nie jest ten. Dobra, trudno. Nie wiem. Lepiej, że mnie ludzie wyrzucą. Trzy. Raz, dwa, trzy. Cztery. Oho, chyba później nie mogę tego zwiększyć. Jakieś prawo może takie... Ja może zbuduję jeszcze jedną tą arenę walk. Bo to niezadowolenie jest teraz dramatyczne. To jest chyba koniec tej kolonii, a tak pięknie szło. Mod węglowy.
Przyspieszmy ten czas. Bimberek, no to Bimberek powinien pomóc. Na wszystkie troski. Agenat, walk też. Wam się nie podoba, to możecie się lać po pyskach, moi drodzy. Ale wiecie, ale praca musi być. Jeszcze jeden mod węglowy. Nie wiem, kto będzie pracował w nim. W tej chwili to nie jest ważne. Ważne jest to, żeby go zbudować. A ludzi się potem wytrzaśnie. Oho. Generator mi się przeciążył. Zajebiście. Ile do burzy? Strażnicy, proszę was, ja wiem. Ale zobaczcie, co się dzieje. Za 17 godzin. Teraz mnie wyrzucą chyba. Patrzcie na gacie żywnościowe. Z czego mogę zdjąć ludzi? Żywność nie. Kopalnia węgla musi pracować. Kopalnia huta, dobra. Zmniejszmy to. Tu was zapraszam, bo kopalnie węgla najwięcej dają. Nie wiem, co to będzie. Generalnie dramat. To niezadowolenie mnie zabije. Oczywiście temperatura też. Na żywności nie zbiorę. Już nie ma szans, żebym zebrał tyle żywności. Prawie się udało. To się może to skopało, no bo to mi każe 2000, to na to mam na 3 miesiące, to około 4 miesiące, więc jak to jest? Jak to jest, ja się pytam. Dwa tartaki? Jakiego mi tu tak? Nieważne. Co mogę wybadać? Zwiększenie swojego generatora. Może coś w surowcach mogę. Togowy młot. Będą szybciej zbierać. Huta celowo nie działa. Ajajajajajaj. Dobra. Trudno. Zabraliśmy żarcia za tyle, ile się dało. Najwyżej ludzie umrą z głodu. Jak ja to zaufanie odzyskam? Wszyscy nie żyją, ludzie mi umierają, zabiłem tą kolonię. Burza za godzinę, dobra, trudno. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. O, jeszcze węgla nie mam. Świetnie. Przetrwaj burzę. No właśnie mnie zabiło. Właśnie mnie to zabiło, słuchajcie. Stosy węgla są bez ludzi. Ja nie mam jak ich przekazać. Dlaczego węgiel tak spadł? A może wyłączymy? Nie ma co wyłączyć.
Minus 80 stopni, no naprawdę. Ile burza ma trwać? Nadzieja zero. To już bez znaczenia, co wyrzucę. To jest koniec, po prostu koniec. Nie wiem. Spróbuję włączyć te generatory. Ale to się nie uda. To się nie uda, bo tu się nie może udać. Tu są jeszcze jakieś. O Boże, co za tragedia. Tragedia tu jest, zobaczcie. Minus 90, to jest nie, a to jest, ta gra jest depresyjna, to jest nie do przeżycia. Minus, ile ta burza ma trwać? Nie jest nawet napisane. Tragedia. Mogę, nie wiem, wyjąć ludzi z tego. Mogę wyjąć ludzi. Jeszcze tu było chyba więcej jeszcze tych. Zadać ich do stosów, żeby zbierali węgiel. A to jest dramat jakiś. To, co się dzieje, to jest dramat. Mogę wprowadzić, ale to mi niezadowolenie spadnie. A... Patrzcie, ponad 100 osób zginęło już. Czemu się wyłączasz? Jak jest węgiel? Nie kumam, czemu on się wyłączył. Ja włączę tą segregację pacjentów, ale to jest przecież koniec. No nie mogę, bo mam zbyt niski poziom nadziei. Świetnie. Przetrwaj burzę. Piekło zamarzło. To się muszę zgodzić. Z wami. Tu się muszę z wami zgodzić. Już nie mam żadnych generatorów, żeby je włączyć. Ale tutaj się dzieje po prostu tragedia. Patrzcie, robimy na 200%. To stopni. Burza jest nie do przetrwania.
Na tym poziomie pary to ja tego nie przetrwam. Ja tylko 1000 zbieram. Bo na tym poziomie musiałbym zostać. Mniej więcej. Też nie. Boże. Przecież to się... Jezus Maria. Ludzie mi umierają, nawet już zimna. Muszę generatory wyłączyć. Jak teraz to wygląda? Mogę podnieść poziom pary. Popatrzmy. Może coś włączyć zaraz. 1100. Nie wiem, jaki chociaż jeden czy dwa generatory. Chociaż nie tyle w mieszkalnych tych. No na zero wychodzi mniej więcej, dobra. O mój Boże, znowu nadzieja spadła. Segregację pacjentów kazali mi włączyć, tak? Nie widzę tego. To jest nie do przeżycia. Proszę, dajcie mi czas. Please. Nawet stosy węglowe, nic nie pracuje już. Węgiel. Huty, w ogóle nie potrzebuję nic w hucie. Dejcie tutaj tych ludzi. Tragedia jest. Po prostu jest tragedia. Do węgla. Co tu jest? Chata myśliwych. Zero. Do węgla wszyscy. Tragedia, tragedia, słuchajcie. Kiedy to się kończy? Jak zastosować segregację pacjentów, ja się pytam. Zastosuj segregację pacjentów. Nawet nie wiem, jak to zrobić. Podnieśmy im tą temperaturę. Chociaż trochę. Czy możesz się przeciążać? Ty jesteś przeciążony. To wygląda. Podnieśmy poziom pary. Dawajcie. Ach, nie mam i nawet nie zbieram. No dobra. Sto stopni. Bez jaj. Kochani, zobaczymy, jak to się potoczy. Za chwilę. Już mamy długi ten odcinek. Czy przetrwamy, czy nie? Zobaczymy. Trzymajcie się ciepło. Piąteczka. Hej.